Prawdziwe, ostateczne zwiedzenie ludzi będzie polegało nie na jakimś wierutnym kłamstwie, na którym się każdy pozna, ale na subtelnym fałszu. Bo jak coś jest kłamliwe, to od razu każdy od tego ucieka. Nie chce mieć nic wspólnego z tym. Ale to zwiedzenie ludzkości będzie polegało na subtelnym fałszu. Na przykład na zmieszaniu autentycznej nauki Pana Jezusa z doktrynami, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią. I my to dzisiaj obserwujemy. Tak się dzieje. Jeszcze jakieś 20 i więcej lat temu, to żeby ksiądz jakikolwiek mógł napisać książkę i wydać ją do druku, to musiał mieć tak zwany imprimatur Kościoła, pewnego cenzora wyznaczonego przez biskupa, że w tej książce nie ma nic niezgodnego z nauką katolicką. A dzisiaj każdy może pisać, co chce. Urząd Nauczycielski Kościoła, można powiedzieć, nie istnieje. Wszyscy mają rację. I to jest ten zamęt, który panuje, że w jednym państwie jeden grzech jest grzechem, w innym państwie nie jest grzechem. Więc jak żyć? Trzymać się Ewangelii. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie? Jezus odpowiedział: strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: to ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy wierni, w tych ostatnich dniach kończącego się roku liturgicznego słuchamy czytań pełnych dramaturgii, można tak powiedzieć, o zburzeniu Jerozolimy i o przyjściu Chrystusa na końcu czasów. Chodzi o tak zwaną paruzję, kiedy Chrystus przyjdzie, aby dokonać sądu nad światem. Istnieje data wyznaczona przez Boga, ale nie ujawniona ludziom, która zamknie bieg historii tego świata. Wtedy powróci Chrystus i przyniesie zmartwychwstanie umarłym oraz odbędzie sąd nad tym światem. Słowo, które nam dzisiaj daje Kościół, bardzo mocno przypomina nam o przemijaniu tego naszego świata, w którym jesteśmy zanurzeni. Przepowiednie o końcu świata, jest ich pełno, są stare jak świat. Ale wszystkie one są głupie. To znaczy nie mają i nie będą mieć pokrycia rzeczywistością. Bo ktokolwiek coś prorokuje w tym temacie, to nic nie wie, ponieważ jest to data zakryta przed nami.
Ale będą tacy i są, którzy będą próbowali wróżyć, kiedy to nastąpi. Nam nie wolno dać posłuchu. W Ewangelii jest wyraźnie też powiedziane, że wszystko, co ziemskie, przemija. Że wszystkie ludzkie konstrukcje polityczne, ideologiczne czy ekonomiczne wcześniej czy później zawalą się, ulegną spopieleniu. One też podlegają prawu przemijania. Jezus przestrzega nas też w Ewangelii, aby nas nie zwiodło ich piękno, pozory potęgi i trwałości. Mówi, nie pozostanie z nich kamień na kamieniu. Wszystko przemija. Jest tylko jeden trwały fundament, jedna skała, na której możemy oprzeć nasze życie i który nas nigdy nie zawiedzie. Już pewnie znacie odpowiedź. To ten, którego królestwo jest wieczne i do którego już dziś możemy należeć. Tylko to królestwo, którego pochodzenie jest odwiecznym zamyśle Boga, jest wiecznym królestwem. Kościół przypomina nam o tym, zwłaszcza w Wigilię Paschalną, w liturgię Wielkiej Soboty. Kapłan kreśląc rylcem na świecy paschalnej, nad ognisk przy ognisku, przed kościołem, kreśląc rylcem cyfry oznaczające kolejny rok kalendarzowy, wypowiada słowa modlitwy, która w swej treści odnosi się do zmartwychwstałego Chrystusa, bo On jest Królem czasu. Mówi wtedy takie słowa, do Niego, Chrystusa, należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie, przez wszystkie wieki wieków. Amen. I jednocześnie Pan Jezus ostrzega nas, mówi, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem. Oraz nadchodzi czas, nie chodźcie za nimi. Prawdziwe, ostateczne zwiedzenie ludzi będzie polegało nie na jakimś wierutnym kłamstwie, na którym się każdy pozna, ale na subtelnym fałszu. Bo jak coś jest kłamliwe, to od razu każdy od tego ucieka. Nie chce mieć nic wspólnego z tym. Ale to zwiedzenie ludzkości będzie polegało na subtelnym fałszu. Na przykład na zmieszaniu autentycznej nauki Pana Jezusa z doktrynami, które nie mają nic wspólnego z Ewangelią. I my to dzisiaj obserwujemy. Tak się dzieje. Jeszcze jakieś 20 i więcej lat temu, to żeby ksiądz jakikolwiek mógł napisać książkę i wydać ją do druku, to musiał mieć tak zwany imprimatur kościoła, pewnego cenzora wyznaczonego przez biskupa, że w tej książce nie ma nic niezgodnego z nauką katolicką. A dzisiaj każdy może pisać, co chce. Urząd Nauczycielski Kościoła, można powiedzieć, nie istnieje. Wszyscy mają rację. I to jest ten zamęt, który panuje. Że w jednym państwie jeden grzech jest grzechem, w innym państwie nie jest grzechem. Więc jak żyć? Trzymać się Ewangelii. Do soboru Kościele była tak zwana przysięga antymodernistyczna, która chroniła doktrynę katolicką. Zrezygnowano z niej w imię właśnie tego zamętu, który dzisiaj jest. Komu to było potrzebne? Diabłu. Księży modernistów omijać szerokim łukiem. Wy ich rozpoznajecie bardzo łatwo. Tych nowinkarzy,
których nauczanie często jest sprzeczne z Ewangelią. Czeka nas okres ciemności. Takiej ciemności, ciemności doktrynalnej i takiego zimna nieobecności Ducha Świętego w oficjalnych strukturach, choć będą się na Ducha Świętego powoływali na różnych synodach, że mogą niektórzy ludzie nawet odpaść od wiary, bo nie wytrzymają tego napięcia. I nie można też zapominać ważnych proroctw. Kardynał Luigi Ciappi umarł w ubiegłym stuleciu w 96 roku, teolog papieski, dokonał rewelacyjnego ujawnienia tej części tajemnicy fatimskiej, której Watykan nie upublicznił, ale tylko zbył skrótowo, etc. i tak dalej, prawda. Tenże kardynał był jednym z nielicznych, którzy mieli wgląd w całość tajemnicy fatimskiej. I w roku 95 napisał do pewnego profesora Baumgartnera z Salzburga słowa zatrważające, cytuję: w trzeciej tajemnicy fatimskiej jest przewidziane między innymi, że wielka apostazja w Kościele rozpocznie się od samej góry. Nie muszę podawać przykładów. I to się musi wypełnić, to są proroctwa. I wszelka panika tutaj jest nieuzasadniona, choć to boli. A naszym świętym obowiązkiem jest trwać w nauce apostołów i tradycji i być gotowym oddać życie za wiarę, której nas nauczono. Mamy mocno trzymać się Pana Jezusa i Jego Matki, Maryi, aby tę ciemną noc przetrwać, aby się zbawić. I w tym miejscu jakbym dobre jest pytanie, które kiedyś bogaty młodzieniec zadał Panu Jezusowi: co mamy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? A Jezus mu odpowiedział: znasz przykazania. Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij swego ojca i matkę. Co to oznacza? Czyli tak mam żyć, jak Bóg przykazał, niezależnie od tego, co będą jacyś nowinkarze głosić. I to powinno być nasze jedyne zmartwienie, aby pełnić wolę Boga zapisaną na kartach świętych, objawioną w dekalogu, w Bożych przykazaniach. I to nas uratuje. Nie ustawajmy więc w duchowym zmaganiu, aby to królestwo posiąść, bo czasu mamy coraz mniej. Amen.